Cześć, witajcie! Z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z Battlefielda 4. W poprzednim odcinku graliśmy sobie na mapie Metro 2014 bodajże. Dzisiaj natomiast skupimy się na mapie Zatoka Omańska. Jak widać, nie jest to moment pierwszy, ponieważ na samym początku tej mapy po prostu jest pogoda. Teraz taki trochę pochmurnie, że tak powiem. To jest po prostu ten już drugi etap gry, gdzie po prostu wtedy się skupiamy na takim ojemu. Jak widać, jest ta burza piaskowa. No i to jest właśnie typowe, bardzo charakterystyczne do mapy Zatoka Omańska. No i ojem tutaj po prostu ściąga mnie strasznie. Ponieważ tu się kończy ta linia. Dobra, pędzimy sobie na D, widzę, że tutaj już przejęliście. Teraz tak powiem charakterystyczną rzecz, do której się nigdy nie mogę przyzwyczaić, bo gram na hardkoru. Jestem kiepskim hardkorowcem, ponieważ mój ulubiony tryb to jednak normal, aczkolwiek no muszę przyznać, że serwer, na którym gram zwykle na Zatoce Omańskiej, był po prostu pusty i nikt na nim nie grał, dlatego... Dobra. Okej, okay, wbijam tutaj, ponieważ ktoś już do mnie strzelał. Nie wiem, czy to był ten pojazd. Okej, okay, zabity. Jakiś ziomuś. Aczkolwiek... Ja strasznie nie lubię hardcora, po prostu... To jest dla mnie taka masakra... No nie cierpię, no to trzeba mi przyznać, że nie cierpię. Dobra, ziomuś, siadam do ciebie. Są bardzo fajne te pojazdy. No nie, no zabija mnie. Kurde. A chciałem być jak ninja. Chciałem być jak ninja. Nie zostać zabitym. Ale się nie udało. No trudno, no trudno. I tutaj widzę, że nasi walczą. O ten punkt. O, bym się skusił tutaj. Tak. Zdecydowanie tak. Mi się wydawało, że tam ktoś był. Warto zaryzykować. Jednak nikogo tam... O jeny! I nie mogłem się ruszyć! No przez konsolę. Włączyłem konsolę, nie wiem czy to zauważyliście, ale w każdym bądź razie włączono miałem konsolę i tutaj sobie po prostu nie mogę się ruszyć, ale dobra, nasi przejmują tutaj to, więc się tutaj chyba nie za bardzo nie odradzam, aczkolwiek warto byłoby chyba powalczyć, co? Nie będę takim cieniaskiem, który odpuści z łatwo... Dobra, ty padłeś. Więc za bardzo tutaj jeszcze... Nie wiem, ktoś jeszcze jest? Strasznie się boję. Dobra, tu nasi. Okej, okay, nikogo nie ma. Dziękuję! No zapominam, że nie ma kamerki tutaj z góry. Aczkolwiek mam nadzieję, że... Ojej, jak ja jeżdżę. No jak ja jeżdżę. Mam nadzieję, że żaden snajper mnie tutaj... A chciałem w ciebie wjechać! Dobra. Dobra, 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 koniec tych pojazdów, bo tylko ginę przez nie. Aczkolwiek staty jeszcze takie nie są złe, no ale no, no kama, no to nie było też wcale takie rozsądne, co ja zrobiłem tutaj. W poprzednim odcinku graliśmy na mapie Metro, nie? No to były po prostu staty bardzo w porządku. Nie! Pokazałem klasę, że tak powiem. Bo naprawdę staty miałem zarąbiste, na plusie totalnie. Sportem wyszłem. Nie, no się boję tutaj. Dobra, czołg, pomóż, może pomożesz coś. Chodź. Nie możesz. No nie, no pełny jest. Dobra, widzę cię, ziomuś. Okej, okay, wydawało mi się, że cię widzę. Tam jesteście. Dobra. Pędzę. Mówi się trudno, będę jak... O, no i właśnie, no dwójny. No oni tam po prostu kampią z tymi działkami. Z ciężką lufą na przodzie, no i po prostu stają się dla mnie przeciwnikiem. No i widzieliście celownik jaki, 4 razy powiększający, no to była już, to była miazga totalna. Tutaj nie ma, chociaż czołg tutaj nam też odbija. No nie wiem gdzie się zrespić, dobra, spróbujemy czołg. Co wy na to? Dobra, zabity. Dobrze, bo chciałeś już przejąć mi tutaj punkt, ale nie tak łatwo ze mną.
Chociaż czołgistą powiem wam szczerze, że w tym Battlefieldzie czwórce to jakimś dobrym jestem. No nie chcę się tutaj chwalić czy coś, ale w Battlefieldzie trójce szło mi naprawdę, no może nie tyle co super, ale jako tako pokazywałem klasę w czołgu. No i sprawiało mi to po pierwsze radość. To się liczy najbardziej chyba. A o, idealnie, widzicie, super się trafiło. No jakieś tam doświadczenie z tej trójki mam, ale... To już nie to samo co trójka. Bo w trójce to jednak... Na północ od was widzę lekki pojazd opasny żołnierz. Dobra, kolejny ziomuś. Zabity, aczkolwiek ktoś mi tutaj granata rzucił. Coś czuję, że to jakiś medyk albo coś w tym stylu, który był bezradny. I chciał mnie w jakiś sposób uszkodzić, ale... Dobra, kolejny. Dobra, klasa, no czołgista zarąbisty. Ale... Dobra, przygwożdżenie. Ziomuś, mi zabrałeś killa. Bo to on był mój, ale... Tam ktoś jest. Tam był ktoś, no bank. Wy się będziecie tutaj respić za mną gdzieś, ale ja was w ogóle nie widzę. Bo tu jest ciasno. Wy z góry mi tutaj C4 zrzucicie albo coś. I będzie kaplica, jak to mówi moja pani od fizyki. Dobra, dobra, ja się rozglądam, bo... Bo już wszędzie tu możecie być, no. Jesteś... Ktoś mnie spalnika bierze? Czym się wydaje? Wydawało mi się. A czy nie... Ktoś mnie coś tam uszkodził? Aczkolwiek... Możliwe, że to nic takiego. Bo tutaj ludzie też sobie lubią strzelić z jakichś różnych delikatnych rzeczy. Dobra, tam. Aha. No kto? To by pewnie był helikopter. Gdzie? Dobra, jestem bez szans. No i właśnie. Kiedyś to się musi skończyć. Ale jak staty? 8 na 6 teraz będzie. No to jakoś wyższym, jakoś się wybiłem z tego. Czwarty level mnie pokonał, no ale cóż, nie byłem w stanie za bardzo nic zrobić, bo trochę ja to spierdzieliłem. Tak sądzę, bo... Dobra, G. Gdzie wy jesteście? No bo teraz to tutaj jestem ja na dwóch. O, widzę cię. Dobra, zabity. Czołg, szybko, czołg! O nie, dobra. Są już tutaj ludzie jacyś. Ale gdzieś... Och. Dobra, mówi się trudno. Wyszłem tym razem w tej akcji na zero. To trzeba przyznać. I ogólnie powiem wam, że ten Battlefield 4 ostatnio... strasznie miałem problemy, czy z komputerem ogólnie, ponieważ... o tyle miałem problem, że... No nie... Że po prostu... płyta mi się chyba popsuła, albo coś w tym stylu. Ktoś tu gdzieś coś robi. Ktoś tu gdzieś jest. Kampi. I nie możemy przejąć punktu. Możliwe, że wiem gdzie jesteś, ale... No tutaj się nie ma. O, to jest działko dopiero. Z granatnik ten potężny. On jest fajny, fajny jest. Chociaż... Jeśli wróg jest gdzieś blisko ciebie, to nie masz szans, albo... No, tak, że tak powiem, no, średnio się spisuje. O, no widzicie, no... Teraz... No, zmarnowałem sytuację. A zdjąłbym spokojnie dwóch, gdybym tam wyjął Emtara. Bo walczę Emtarem, jakby ktoś nie wiedział, nie wiem, na początku chyba nie powiedziałem. Nie wiem do końca, jak to wyszło. W każdym bądź razie, gdybym miał tam tutaj Emtara, to po prostu bym... Na pewno bym spokojnie tutaj powalczył, coś więcej. No nie mogę za bardzo jechać. No ktoś tu był, widziałem twarz. Na bank widziałem coś tutaj. Chociaż... Martwy chyba. Dobra. Mniejsza o to, widziałem coś tam, może wy będziecie widzieć lepiej, możecie sobie spauzować. Ja to widzę po prostu ułamki sekund i... Więcej czasu nie mam za bardzo. Ej, ty utknąłeś w czymś, tak? Tak, utknąłeś. Dobra,
chociaż? Nie, dobra, utknie. Utknąłeś, więc nic sobie nie działa. Dobra, nasi tutaj fajnie szturmują już ten punkt B. Musicie uważać! Tak więc tyle to by było. Widzę nieprzyjacielski samolot! Jak ping? Ping 40, bo tak jakieś delikatne przecięcia czułem. Naprawdę fajna jest ta mapa. Znaczy ja ogólnie w Battlefieldie trójce nie grałem na niej, aczkolwiek z tego co słyszałem to naprawdę... Ej, mojego zabiłem, sorry. Sorry, swojego zabiłem. No nie. Uwaga, cel echo został. Naprawdę sorki ziomuś. To nie było moim celem. Okej. Okay. Dobra, zabity. Pięknie. Widzicie kogoś jeszcze? Bo... O, tu. No, byłeś tutaj. A nie, dobra. Zabity. Spoko. No, to jakiś pojazd by się przydał. Czy pieszo idziemy? Nie, pieszo, skoro tak. Wróć bronią przeciwpancerną! Mam pocisk, czy nie mam? Już nie ogarnia. Totalnie. Droga, tam okej, okay, spoko. Oznaczamy, bo trzeba oznaczać, to się przyda. Chociaż w hardcore'u, na hardcore'ze już mniej. Na pewno. No i zgon, niestety. Niestety. No i chyba się będę żegnać. Staty na plusie. Poprzedni odcinek, jeśli nie oglądaliście, to polecam wam z Metro Grantem, bodajże karabinem AWS. Naprawdę bardzo świetnie się bawiłem i przyznać trzeba, że miałem tam jako tako staty, które były dość zadowalające. Więc ja się z wami żegnam w dzisiejszym odcinku. Byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrybowaniu, komentowaniu i o tym, aby zajrzeć na mój pluton, który jest w Battlefieldzie trójce i Battlefieldzie czwórce, więc fajnie możemy razem zagrać. Niekoniecznie musimy razem się spotykać, nie wiem... rozmawiać przez Skype'a, tylko po prostu fajnie razem zdobywać punkty, bo to daje radość. Na razie, cześć!